klubie Pokolenie odbył się turniej z kata o puchar przewodniczącej chorzowskiej spółdzielni mieszkaniowej. Było to drugie w roku Grand Prix okręgu Katowice, w skład którego wchodzą 23 kluby. Skat z Zaraja Dziejów na Śląsku się cieszył zawsze dużym zainteresowaniem. To jest Grand Prix okręgu. Grają zawodnicy prawie z całego Śląska. I Mielin, Przyszowice, Bytom, Zabrze też, dużo, praktycznie z całego Śląska. Skat jest bardzo popularny w rejonie Górnego Śląska, jednakże nie tylko tutaj gra zyskała oddanych fanów. Jest to dalsze, jakby to powiedzieć, przedłużenie tradycji kultury gry w szkata na Śląsku, aczkolwiek skat jest rozgrywany w całej Polsce, bo są okręgi wielkopolski, są okręg kaszubsko-pomorski, we światowej organizacji ISPA World jest zarejestrowanych 21 narodowych reprezentacji krajów, nie? Także to też ma swoja wymowa, że on nie jest tam jakimś zaściankowym, ale jest po prostu rozwiniętą grą. W skacie jest tak, że może kalika grać ze zdrowym, może junior grać z seniorem, kobieta z mężczyzną, czyli skat jest otwartym do wszystkich, którzy po prostu chcą ćwiczyć umysł, bo to jest też ćwiczenie umysłu. Pomimo tego, że zazwyczaj w turniejach przeważającą liczbę zawodników stanowią mężczyźni, to w trakcie ostatnich rozgrywek w klubie Pokolenie gracze mogli zmierzyć się z panią Heleną, emerytką, która ma na swoim koncie wiele sukcesów jako osoba grająca w skata. Zaczęło się w ten sposób, że przychodząc na emeryturę, doszłam do wniosku, że muszę sobie jakoś czas zorganizować, ponieważ przedtem grywałam bridge'a tylko, skata raczej nie, bo nie jestem Ślązaczką, tylko góralką, ale wyszłam za mąż za Ślązaka i tam w domu grali w skata. Najpierw nie chcieli ze mną grać, bo mówili, że z babą nie będą grać w skata, ale potem jak już nie mieli do gry trzeciego, no to nie mieli wyjścia i musieli ze mną zagrać. No i w tym pierwszym dniu ograłam ich tak, że już potem grali ze mną w tego skata. I skat bardzo mi się podoba, bo mam porównanie między bridge'em a skatem. W bridge'u zawsze trzeba grać w parze, a w skacie ja sama decyduję o licytacji, o rozgrywkach. No tak mi ten skat się podoba, że zdobyłam 130 pucharów. Byłam na Mistrzostwach Świata, jeździłam na Mistrzostwa Europy, zwiedziłam prawie pół Europy w związku z tym, także naprawdę warto mieć pasję na emeryturze. W klubie Pokolenie Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w rozgrywkach wzięło udział 96 osób.